Siemanko, witam was bardzo serdecznie prosto z boiska. Dzisiaj odcinek naprawdę historyczny, bo jest ze mną i Kamil, i jest Michał. Siema. Także pierwszy raz panowie spotykałem się na murawie. Mam nadzieję, że naprawdę będzie się działo. Wy zostawiajcie łapkę w górę i komentarz. A dzisiaj czas na piłkarskie wyzwania Bruno Fernandesa, ulubieńca Kamila. Specjalista od karnych. Może. I od karnych. Ale nie ulubieńca na pewno. I co jeszcze dobrze robi? I tylko karne, i karne. Dobra, lecimy. Tradycyjnie, zanim przejdziemy oczywiście do odcinka, zanim zobaczycie pierwsze wyzwanie, czas przypomnieć moim wszystkim pełnoletnim widzom, że pamiętajcie, że piłkę nożną można obstawiać na efortuna.pl. Oczywiście znajdziecie tam najlepsze ligi świata, ligę hiszpańską, angielską, francuską, niemiecką, czy też ligę polską. No i bonus oczywiście na start też nawet 2230 zł. Pamiętajcie, dla wszystkich pełnoletnich. Tymczasem spadamy się rozgrzać, bo dzisiaj ciepło to nie jest, także lecimy. No dobra, słuchajcie, w takim razie czas na pierwsze wyzwanie. Zaczynamy oczywiście od rzutów karnych, już tak bez beki, ale serio, Bruno Fernandes akurat karne strzela bardzo fajnie i nieco inaczej, więc wszystkie pięć karnych panowie strzelacie z podskokiem. Kto zaczyna, to zdecyduje: kamień, papier, nożyce. Klasyka. Dobra. Klasyka gatunku. Dwa, trzy. Ja zacznę. Proszę, piłka dla ciebie, po pięć. Dziękuję. Pięć po pięć. Ładnie. Ta ręka go zmyliła. A dobrze ci tak strzela, czy gorzej? Trochę gorzej. Kurde, aż dziwnie to wygląda. I dziwnie się strzela. Ale skuteczność macie 100% na razie. Na razie. A nie, Dawidek! Ładnie, brawo, Dawid. Kurde. Poczekaj. No nie mam tyle czasu na skręcenie stopy. I nie ma. Nie zmienił. Dziwne to jest strasznie. Ale tak, żeby w meczu to zrobić, to nie mam psychy. No nie! Precik musiał być. Klasyczny Michał. Klasyczny słupek. Musiał być, trafić. No bez tego by się nie odbył odcinek. Michał, bluzę masz dobrą. Musicie mnie zrozumieć, nie? A Sławek Peszko mówił: nigdy nogą. Właśnie. No właśnie. Prawo ulicy mówi jasno. Księga ulicy mówi jasno. Księga ulicy, nieprawda. Kto nogą piłkę ustawia, temu dokończcie w komentarzu, a przypnę wam serduszko. Plus. Dobra, lecimy. Pewnie boczna siateczka. Ty, może strzelaj tak karne w klubie. Nieczysto trafiłem, ale boczna siatka, to nikt nie musi wiedzieć. No nie wiem, czy ci ufać. Jak w Lublinie. No dobra, postaram się to przełamać. I nie w Lublinie. Nie strzel to. Oj, jest po skoku. On tak strzela? No nie, on tak nie potrafi. Musiałem to urozmaicić jakoś, nie? Nie mogę być gorszy, tak? To jest ciekawe, bo całkiem inaczej podskakujecie, jeden i drugi, wiesz? Każdy inaczej jakby. No śmieszne, i dobre. To chyba idealnie tak. No to było teraz idealnie. To ta bluza robi robotę. To się tylko robi robotę. No. Mam za łatwo. Siedzi. Wszystkie trafiłeś? 5 na 5. 5 na 5. Mówiłem, że jednak ten czerwony Manchester w serduszku. Ja jestem kibicem, to ten hałm mnie tu nie... Ha,
Przed nami druga konkurencja i mamy teraz coś fajnego, coś, czego jeszcze nie widzieliście. Jak widzicie, 7 bramek, ustawiona jedna za drugą. Chłopaki będą kopali zaraz z pewnej odległości przed pierwszą bramką. I tak, co piłka, to dalej, dalej, dalej. Zobaczymy, ile bramek im wpadnie. A ja postaram się dla was to fajnie złapać z drona, więc te ujęcia zawsze mi się podobają, także... Oj, panowie, coś czuję, że to będzie fajne. Dobra, zacznijmy od... Na pewniaczku. Fajne. Elegancko. To jest ostatnia. Czwarta. Fajnie, wszystko siedzi. Piąta teraz. Do tej samej chyba teraz. Tak? Czy nie? Chyba do piątej. Do piątej, faktycznie. No to dałby siódmą, nie, co? Nie, czwartej nie ma. Jest trzecia. Chyba. Tak jest. Której nie ma? Nie chyba ma trzeciej, pierwsza, tak? I czwarta została. Trzecia chyba. Nie, to jest... Serio? A możliwe, no. O nie, chciałem pierwszą. Czy oni kupnąłeś tą pierwszą? No i to właśnie nie wiem. Za dużo sił użyłem. Wiesz, że to było najprostsze, ale jednak nie. Fajna cięta. Uuu, siódemeczka. Pewniaczek. Ostatnia? A, okej. Wszystkie? Nice. Mamy to! No coś pięknego, coś pięknego. Szkoda, że to wyzwania Bruno, ale no. Przed nami trzecia, finałowa i ostatnia konkurencja, czyli tym razem zajmiemy się, w zasadzie chłopaki, rzutami wolnymi, bo Bruno Fernandes, naprawdę go oglądałem, stópkę ma ułożoną bardzo dobrze, zobaczymy jak u was panowie, także powodzenia, oby coś fajnego wpadło, zobowiązuję. Staram się nie poobijać znowu poprzeczki, a nie stópków. Coś czuję, że... Tu też podskokiem? Wiesz co, bez podskoku, ale a propos wolnych, to mi się kojarzy zawsze Roberto Carlos, także dziękuję, baw się dobrze. Oh, easy, easy. Dawidek w blokach. I od cupeczka. Uj, Jezus Maria! Nie wiadomo co lepsze. Ale był potencjał, co? Nie wiadomo co lepsze. Był potencjał, kurde. Kurczę, no ale ciasteczko! Sika na foł! Coś pięknego! Co to się wydarzyło? Stary, jakby to wpadło, to najlepsza bramka chyba odkąd tutaj nagrywamy. I po! Można się rzucać, Dawid! Nie, chodź, przybliż Dawida. On się śmieje do kamery, nie? A w środku jest taki zagotowany, jest taki zagrzany, ja to widzę po nim. No
No cóż, w takim razie w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My spadamy się ogrzać, bo jest naprawdę zimno. Wbijajcie do chłopaków na Instagrama. Do jednego, do drugiego, do trzeciego. No do mnie też możecie w sumie. No i co, panowie? Kamil, gratuluję. Thank you. Michał Kozak, odcinek. Dzięki. No ale pierwsza bramka. Wysoko. Czemu nie do pierwszej? Nie wiem, no widzisz, jak chcesz najprostsze, czasem nie wychodzi, nie? Ale wyszło i tak naprawdę Kozak wszystko, więc myślę, że Wam się podobało, szczególnie ta druga konkurencja. Także do następnego, trzymajcie się, aha, no i piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć jako kolejnego. Kamil, wiem, kogo się domaga, to jest, no, z Tottenhamu. Także trzymajcie się, na razie i piona. Ciao.